Panie doktorze, ja mam taką sprawę. Ja chciałam zapytać o takiego chłopaka. On tutaj został dzisiaj przywieziony z kontuzją nogi po treningu. Ja mu przygotowuję wypis właśnie. Tak, tylko chodzi o to, że... Wie pan co, bo on ma HIV, a ja jestem jego bliską koleżanką. Rozumiem, ale ja nie mogę na ten temat rozmawiać z osobami postronnymi. Tak, tylko że on mi o tym powiedział. Ja to wiem. Dobrze, proszę usiąść. Co pani by chciała wiedzieć? Chodzi o to, że on uważa, że ja powinnam trzymać się od niego z daleka i że życie z nim to będzie ciągły stres i ryzyko. Mhm. No a ja bardzo mi na nim zależy i chciałabym mimo wszystko spróbować. Proszę pani, jeżeli osoby zarażone wirusem HIV leczą się, czyli stosują terapię przeciwretrowirusową i poziom wirusa we krwi jest niewykrywalny, to wtedy w 96% chroni to ich partnerów. Gdybyście chcieli zacząć współżycie seksualne, to trzeba by stosować prezerwatywę. To jest dodatkowa ochrona. No tak, no coś mówił o jakiejś terapii, ale ja w ogóle nie dotarło to do mnie. No dobra, a na przykład gdyby ta prezerwatywa pękła albo jakoś dotknęłabym jego krwi, no to... Wtedy trzeba się zgłosić jak najszybciej do poradni chorób zakaźnych, najlepiej w ciągu 12 godzin i przechodzi pani wtedy terapię poekspozycyjną. To jest taka sama terapia jak osoba zakażona, z tym, że są zwiększone dawki leków. Ale efekt, że wirus się nie przeniesie, jest 100%. No, czyli jeżeli będziemy uważać, no to jest nadzieja, tak? Tak, takie osoby mogą żyć normalnie, zakładać rodziny, mieć dzieci. No to cudownie. Na razie jeszcze tego nie planuję, ale zobaczymy, co czas przyniesie. Dziękuję panu bardzo. Po rozmowie z lekarzem dziewczyna czuje się dużo silniejsza. Wie, że związek z nosicielem wirusa HIV jest możliwy. Decyduje się jeszcze raz porozmawiać z pacjentem o swoich uczuciach. Rozmawiałam z lekarzem o tym, czy osoba zakażona wirusem HIV może być taką, która jest zdrowa i po prostu... Ale się boisz, rozumiem. Mnie to nie przekonuje, ciebie też, Luz. Jest 96%, że nie zakażam, ale cały czas zostają te 4%. Ryzyko będzie zawsze. Ale dlaczego ty widzisz tylko te 4%? Słuchaj, ja nie mogę ciebie na to narażać. Wiesz, to jest zbyt duże ryzyko. Kurde, miał być tu mój brat. Zaraz mnie wypiszą. Co, ty nic nie rozumiesz? Słuchaj, oczywiście, że się bałam. Byłam nawet przerażona, jak się dowiedziałam za pierwszym razem. No ale wtedy tego nie rozumiałam. A teraz wiem, że jeżeli będziemy uważać i się kontrolować, no to możemy być szczęśliwi. Naprawdę? Ale co, jak mój stan się pogorszy? Co, jak uodpornię się na leki? To wolę być z tobą niż bez ciebie. No słuchaj, czas wypuścić cię do domu. Cieszę się, że wyjdziesz ze szpitala w tak miłym towarzystwie, ale na nogę musisz uważać. Pamiętaj o tym. Dobra? Dziękuję, panie doktorze, za wszystko. Dopilnuję, żeby o nią dbał. Cześć. Do widzenia. Do widzenia.